Z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. W życiu może zdarzyć się cudowna paść. Świat nasz wyglądał jaśnie kiedyś na dawnych dni, gdy się wierzyło właśnie, gdy się wierzyło w sny. Jakież rozkoszne dreszcze bajki budziły w nas. Wróćmy w tę przeszłość jeszcze raz. I razem powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją piękną baś me życie zmień. Za siódmym morzem stada stąd znajdziemy czarodziejski ląd i szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutł, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się cudowna baśń. Brawo. Drodzy Państwo, po raz kolejny wracamy jak za dawnych lat, a w tym roku po raz kolejny już zresztą pomaga nam w tej wycieczce pan Wojciech Dąbrowski, który wykonał ten utwór. Pan Wojciech jest też dyrektorem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki dawnej imienia Mieczysława Foga. 21. edycja w tym roku tego festiwalu, a pan Wojciech po raz kolejny, chyba już trzeci rok, tak? Czy dobrze mówię? Trzeci. Na pewno zawsze staram się trzymywać waszą tradycję piękną. Jest z nami i jak widzę, państwa też nie trzeba informować, co trzeba robić, jak się dostanie do ręki kartkę z tekstem piosenki. Więc wszyscy śpiewaliśmy i jeszcze to nie koniec tego mini recitalu pana Wojciecha, ale zanim przejdziemy do następnych piosenek, to chcę państwa bardzo, bardzo gorąco przywitać na kolejnej edycji wydarzenia plenerowego, jakim jest dawnej Rapki Czar. Oczywiście państwo, którzy się zgromadzili, już wiedzą, że następnym punktem będzie wspólne udanie się do Parku Zdrojowego, gdzie będziemy piknikować sobie do godzin popołudniowych, chroniąc się przed słońcem i jednocześnie korzystając z niego, bo piękną dzisiaj mamy pogodę. Ale oczywiście zanim to się stanie, to jeszcze tutaj mamy okazję poznać się trochę, zapoznać z programem, zabrać ulotkę, nawiązać znajomości, no i oczywiście poznać tych, którzy będą nam towarzyszyli i dbali też o oprawę muzyczną, a to nie tylko za sprawą pana Wojciecha, ale też panów z Dixie Company, których można oczywiście namierzyć bezbłędnie za pomocą instrumentów, które trzymają w dłoniach, i uniformów, i tych wspaniałych słomkowych kapeluszy. Oni jeszcze teraz nie zagrają, ale proszę państwa, cały dzisiejszy dzień jeszcze przed nami. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję.